daj z siebie wszystko. Ziomek, cel jest tak blisko. Reprezentuj zawsze swe nazwisko. W ramach daj z siebie ziomale, wszystko. Słuchajcie, naprawdę będę reprezentował. Macie to u mnie. Macie, bardzo ziomki. Fajny nowy kawałek. Bob One, daj z siebie wszystko na antenie Radia SK. Taki olimpijski nawet. Ostatni temat olimpijski dzisiaj, słuchajcie. Zadzwonimy w sprawie hali dla panczynistów. Zanim pan premier Donald Tusk wybuduje takową, my znaleźliśmy sposób, jak chłopaki mogą trenować. Generalnie chłopcy sami sobie radzą. Dzień dobry, witam serdecznie. Patryk Ruchała, witam panią. Jestem panczynistą. Proszę pani, jakie macie przestrzenie u was w sklepie? To ja nie wiem, bo musiałby pan z jakimś kierownikiem porozmawiać. Bardzo bym prosił, z jakimś kierownikiem, może mnie pani przełączyć? Znaczy ja zawołam tu kierownika, bo bardzo nie ma... proszę, dziękuję. Kierownik beauty, proszony jest o podejście do punktu obsługi klienta. Słucham. Dzień dobry, witam serdecznie. Patryk Gruchała, ja jestem z PKS Łowicz, dzwonię, panczynistą jestem. Proszę pani, czy mogę trenować po nocach u was łyżwiarstwo? W sklepie? Tak, po nocach. Ja na wrotkach. Oczywiście nie chodzi mi o rozlewanie lodowiska, bo to nie ma sensu. Na wrotkach. Ja jestem z PKS Łowicz, jestem kolegą Zbigniewa Brodki i nie mamy gdzie trenować. Nam co prawda... Prawda, pan Donald obiecał jakieś hale, nie ma nigdzie na razie. I czy możemy u was w nocy trenować w sklepie, na sklepie, obawiam na hali? Się, że nie. Dzień dobry, witam. Proszę pani, Patryk Gruchała, ja dzwonię w związku z sukcesem Zbigniewa Brodki w Soczi. Chciałbym rozpocząć u państwa treningi panczenowe na rolkach nocne. Czy mogę w związku z sukcesem pana Brodki? I proszę pani, ja właśnie jestem teraz, chcę powiedzieć, właśnie rozmawiam z pani przez telefon komórkowy, wstępnego dokonuję przejazdu. Jestem w tym momencie przy umywalkach i właśnie tu jest bardzo dobry teren do jazdy. Przejeżdżam. Gdzie pan jest przy umywalkach? Przy umywalkach. Może nie pani teraz zobaczyć, teraz miałam umywalki. Proszę pana, pan się zadzwonił do Jeleniej Góry Tesco. Tak, wiem, właśnie ja... Tesco Cieplice. Tesco, to przetwory teraz mijam. Mijam teraz przetwory. I tutaj chyba są w tej chwili mrożonki. Przejeżdżam koło mrożonek. Bardzo dobre są warunki, wie pani? Świetnie się tutaj jeździ. Czy możemy już rozpocząć te treningi? Nawet ale ja dzisiaj. Pana nie widzę. Widzi mnie pani teraz? Nie, nie widzę. Jadę, jestem coraz bliżej. Gdzie pani jest? Pani jest w Jeleniej Górze, tak? W Cieplicach. Tesco. Marek, gdzie my jesteśmy? Jezu, to Zielona Góra. Przepraszam, proszę pani, to nie ten chyba Tesco. No nie ten, dlatego panu mówię jestem teraz. Jestem w Zielonej, pan... dobrze, dojeżdżam. Proszę pani, proszę poczekać na mnie, ja tam będę za jakieś 3 godziny, bo my teraz zaraz się włączamy tutaj w A2. Dobrze, to zapraszam. Dobrze, Marek, na A2 się kierujesz. Jedziemy, jak ty jedziemy. Włączyłeś ten GPS? Szymon i Iga. Radio SK.